Siemanko! Dzisiaj dalej lecimy z update'em. Dziś czas na dużą puszkę kolekcjonera, która myślę jest jedną z ciekawszych, o ile nie najciekawszą rzeczą do otwierania w tej edycji. Dlaczego? Mianowicie dlatego, że taka duża puszka kosztuje 31,90. W innych edycjach te duże puszki, pamiętam, kosztowały 40, nawet 45 zł, także w tej edycji jest ona tańsza, ale jest to pewnie związane z tym, że w środku, moi drodzy, znajduje się 8 saszetek, natomiast zazwyczaj było to 10 saszetek, także mamy 2 saszetki mniej, ale za to, uwaga, uwaga, w środku są aż 4 karty limitowane i to jest naprawdę super sprawa, bo nie pamiętam, żeby kiedykolwiek były 4 aż limitki w takich puszkach. Pamiętam, że na początku tam w innych edycjach były po 2, później dawali po 3, teraz są aż 4, także no naprawdę super sprawa. Także zabieram się za otwieranie tej puszki. Puszeczka jest niemalże chyba identyczna jak w tej edycji standardowej. Różni się ona właściwie tylko tą folijką, która tu jest dodana właśnie z napisem Update Edition 2017, także nie przedłużając, zabieramy się do otwierania tej puszki. Zobaczymy, co my tu mamy. Tu już możecie zobaczyć pierwszą limitkę. Zaraz wam wszystkie pokażę. Wyjmiemy, poczekajcie. Wyjmiemy sobie te tutaj saszetki. Tu sobie zamkniemy. Włożymy sobie to do puszki. I sobie ją po prostu zamkniemy. Tu sobie ją na razie położymy. Niech sobie leży. Powinno być 8 saszetek. A ile mamy, to zaraz się okaże. Tak, moi drodzy, jest 8 saszetek. Także wszystko się zgadza. Nikt nas oczywiście nie oszukał. Tutaj mamy jeszcze taką karteczkę. Tu jest wykaz chyba kart. Aha, tu są drużyny, które są w tej edycji. Fajnie to wygląda. Tutaj właśnie możecie zobaczyć, jakie drużyny są w tej edycji, ale tutaj z tego co wiem, są te same drużyny, które były w edycji standardowej. Myślę, że mogliby dodać jakieś nowe edycje, te drużyny typu Chelsea czy Manchester United. Nie zrobili tego, trudno, ale myślę, że edycja fajna. Tutaj widzicie, jakie karty możemy trafić. Najpierw wam pokażę limitki. Najpierw może pokażę wam kody. Ja w to nie gram, także macie, moi drodzy, kody. Kto pierwszy, ten lepszy. Także macie kody. No a ja wam pokażę teraz limitki. Po kolei Toni Kroos, Real Madrid. Dalej Draxler, PSG. Dalej mamy Dosta ze Sportingu i ostatnia limitka jest to, moi drodzy, Koke z Atletico. Także takie limitki trafiłem. No a teraz przechodzę do otwierania saszetek. Zobaczymy, czy trafi coś ciekawego. Gaitan, Pulisic, Hummels. O proszę, mamy Elewenkę i jest to Barcelona, no super. Piękna Elewenka, oczywiście jej nie miałem. Martins i Schmidt. Lecimy dalej. Zobaczymy, jakie fajne karteczki nam się dzisiaj tutaj trafią. Żirkow. Tutaj właśnie są karty specjalne. Sebastian Driussi z River Plate. No i tu już będą bazówki. Kimbembe, Paslak, Sanchez i Murala. Lecimy z trzecią saszetką, moi drodzy. Hainal, Vergini, Paredes, Peruzzi, Lens i karta specjalna. Kolejny Eleven, tym razem, moi drodzy, jest to BVB, czyli Borussia Dortmund. Tu oczywiście, jak widzicie,
piszczek w podstawowej jedenastce. Czwarta saszetka, więc jesteśmy w połowie. 5 minut, także pasowałoby trochę przyspieszyć, żeby później też ten filmik się długo mi nie wgrywał. Bazówki Aurier, Rings, Coates i karta specjalna. O, game changer! Francesco Totti, żywa legenda AS Romy. No super, piękna karteczka. No już jestem z tej puszki zadowolony, a to dopiero była przecież czwarta saszetka, także no zobaczymy, co nam może tu się jeszcze trafić. Umtiti, Barcelona, Nastasić, Szczęsny, fajnie. Choć to już jest moja powtórka, też tych bazówek już mam sporo. Marco Djuricin z Ferencvarosu, to jest fans, a więc drugi już fans w tym odcinku, no w tej puszce właściwie. Lecimy, moi drodzy, dalej. Zobaczymy, co nam tu się jeszcze może fajnego trafić. Kovacic, Savic, Vaz, Dean, Mauricio i, moi drodzy, znowu mamy fansa. Tym razem jest to Alphonse Areola, PSG, bramkarz. Także no, ciekawa sytuacja, że się właśnie bramkarz znalazł na fansie. Dwie saszetki, moi drodzy, zostały tutaj do otwarcia. Poczekajcie, za chwileczkę je otworzymy. 7 minut, także przed 8 na pewno się tutaj wyrobię. Pepe, Sanchez, Nalepa, o proszę, mamy Polaka, który gra w Ferencvarosie, także super, znaczy Polak trafił, Chaves, Mak i, moi drodzy, kogo my tu mamy, jest, Power Up Winterstar, to jest w ogóle mój pierwszy Winterstar w tej edycji, kogo my tu mamy, Cristiano Ronaldo, jest, jestem naprawdę już mega z tej puszki zadowolony, ale się za bardzo nie cieszę, bo jeszcze jedna saszetka mi została, także szybko z nią tutaj polecę. Marquinhos, Chiellini, Batala, Bartra, Skrtel i, moi drodzy, Otavio, czyli tutaj mieliśmy pusty przebieg, a więc tak to się złożyło. Ale jak widzicie, naprawdę świetne karty specjalne udało mi się trafić. Ja w tej dużej puszce trafiłem, oprócz oczywiście tych czterech limitek, dwie ilewenki, trzy fansy. No i najbardziej zadowolony chyba jestem z tego Game Changera i oczywiście na Power Upie Winterstar Cristiano Ronaldo. Także no na pewno polecam Wam te duże puszki. Wiem, że z innych edycji te duże puszki zawsze dawały najlepsze karty, także myślę, że tu jest podobnie, także trzymajcie się, moi drodzy, do następnych odcinków. Cześć!